Dzień dobry. Panie dyrektorze, gdzie pan był, kiedy pana nie było? Panie Jolu, tradycyjnie od wielu, wielu lat wakacje spędzam na różnego rodzaju festiwalach. W tym roku padło na Darłowo, a tam wspaniały festiwal filmów skandynawskich. Wszystkim państwu polecam. Za rok kolejna jubileuszowa, 25. odsłona tego festiwalu. No troszeczkę też o tym rozmawialiśmy w naszym programie, ja tylko tak, przypomnę, ale gdyby tak pan dyrektor miał wybrać jeden film, który moglibyśmy pokazać u nas w naszym kinie Pasja, to co by to było? Film dokumentalny, mówiłem o tym w programie, dając relację z Darłowa. Pieśni Ziemi, wspaniały dokumentalny film, który przenosi nas, no jesteśmy na Ziemi, w Finlandii, ale powiem w kosmos. Polecam. Ale wróćmy na Ziemię. Ale to film, który koniecznie trzeba zobaczyć tylko i wyłącznie w kinie. No, chyba, że ktoś ma w domu wielki ekran kinowy. Ale powróćmy na Ziemię z kosmosu. Powróćmy na Ziemię, bo w MDK... Podglądałem, co tutaj się działo i dzieje. Tak, w MDK-u dużo się działo. Na przykład otworzyliśmy wystawę Foyer. Naprawdę na wernisażu były tłumy, z czego bardzo się cieszymy. To wystawa oczywiście pani Agnieszki Wilk. Zapraszamy państwa do oglądania przez najbliższy miesiąc. Oglądałem, polecam. Co jeszcze? Wkrótce otworzymy kolejną wystawę, tym razem w galerii, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę z naszym gościem, czyli panią Edytą Smędzik z Towarzystwa Osterlofa. No oczywiście gra nasze kino, toczą się warsztaty muzyczne. Tak, to prawda, jest głośno, ale nas to bardzo cieszy, chociaż z drugiej strony smuci, że coraz bliżej do końca wakacji. No nas jakby wakacje nie dotyczą, panie dyrektorze, tylko jak to pan dyrektor mówi, PESEL. No dobrze, ale już we wrześniu, ale nie będziemy teraz mówili co we wrześniu, bo o tym w następnych naszych programach. Wiem, że dzisiaj o wystawie oczywiście gra Kinopasja. Tak, gra Kinopasja. Nie zasypiamy, drodzy państwo, no i chyba czas się przywitać. Paweł Zagaj, Michał Wasiluk, Jolanta Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy w programie Kultura ma głos. Mamy gościa. W naszym studiu pani Edyta Smędzik, prezes Towarzystwa Fotograficznego imienia Edmunda Osterlofa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W niedzielę otwieramy w naszej galerii wystawę. Tak, wystawę poplenerową, możemy powiedzieć. Wystawa pod tytułem Jesienne impresje Ojcowskiego Parku. Przedstawia zdjęcia z naszego wyjazdu jednodniowego, jesiennego, jak sama nazwa mówi w tytule, do Parku Ojcowskiego. Czyli jesień w sierpniu, taka zapowiedź tego, co już wkrótce nas będzie czekało. Czyje zdjęcia możemy oglądać? Zdjęcia możemy oglądać uczestników pleneru, czyli członków towarzystwa, fotografików. Wybraliśmy się w 5 osób na taki wypad jednodniowy w sobotę. Trafiliśmy na piękną pogodę słoneczną, więc udało nam się sfotografować i pokazać piękno tego miejsca właśnie w takiej odsłonie słonecznej, czyli pięknie oświetlone wapienne skały, ruiny zamków, tajemnicze jaskini i w ogóle bogactwo całej przyrody, która znajduje się w tamtym rejonie. Wernisaż w niedzielę o godzinie 16:30. Tak sobie myślę, że te zdjęcia, które są już w naszej galerii, to oczywiście nie wszystkie, które zrobiliście podczas tego pleneru. Jaki był dobór tych, które pojawiły się na wystawie? Tak, to prawda, to jest jakaś część, jakiś wycinek naszej pracy i naszych fotografików. Natomiast skupiliśmy się tylko na samym Parku Ojcowskim, jak sama nazwa mówi, i tytuł wystawy. Natomiast jest to większy projekt takich wyjazdów właśnie plenerowych, gdzie będziemy fotografować szlak Orlich Gniazd. Więc tutaj przy okazji też tego wyjazdu udało nam się sfotografować zachód słońca i ruiny zamku Rapsztyn. W drodze powrotnej też nocne zdjęcia Ogrodzieńca i to będziemy pokazywać w prezentacji multimedialnej, która będzie wyświetlana podczas wernisażu. Ojcowski Park Narodowy jest całkiem niedaleko od Radomska. Każdy z nas pewnie był tam wielokrotnie, pewnie ty też, ale co cię za każdym razem tam urzeka, zaskakuje, bo to niezwykłe tereny.
Tak, niezwykłe tereny. Przede wszystkim jest to blisko od nas, tak jak było tutaj wspomniane, czyli w obrębie 100 kilometrów warto się wybrać na takie wycieczki. Jesień jest piękna, kolory i tamte skały właśnie, te skały, które myślę, że znane wszystkim, Brama Twardowska, Krakowska, przepraszam, Rękawica też słynna, więc warto tam się wybrać. Źródło Miłości, ruiny zamków, więc wiele fajnych obiektów. Ale kiedy spacerujesz sobie Ojcowskim Parkiem Narodowym, to cały czas patrzysz okiem fotografa, czy jednak jest ten moment, że nie zapominasz o aparacie? To znaczy fotografując i spacerując, nawet bez aparatu, bo czasami też tak się zdarza, to zawsze patrzy się jakoś tym okiem fotografa. I myślę, że nie tylko ja, ale każdy z nas, każdy z fotografujących stara się pokazać taką swoją wizję tego świata otaczającego nas. Towarzystwo Fotograficzne imienia Edmunda Osterlowa to oczywiście znana grupa w Radomsku i oprócz tego, że będzie wystawa w niedzielę, to trwają wasze warsztaty. Czy młodych ludzi trzeba przekonywać właśnie do takiego klasycznego robienia zdjęć? Bo teraz telefony są czymś, co zawładnęło wyobraźnią w wielu przypadkach młodych ludzi. Czy jednak do aparatu takiego standardowego, klasycznego trzeba młodych ludzi przekonywać? Myślę, że pasjonatów fotografii nie trzeba przekonywać i chętnie sięgają po aparaty, jeśli takie mają oczywiście, to wybierają się na jakieś spacery właśnie z aparatem fotograficznym. Większość z nas i każdy również korzysta ze smartfonu, bo mamy go zawsze w kieszeni i w każdej chwili możemy wykonać zdjęcie. Jest takie powiedzenie, że najlepszy aparat to ten, który mamy właśnie przy sobie, więc myślę, że chętnie wszyscy uczestniczą w takich zajęciach i chętnie fotografują. Towarzystwo Fotograficzne imienia Edmunda Osterlofa to marka sama w sobie. Ilu was teraz jest? A jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to są jakieś zasady? Kto może być członkiem towarzystwa? Tak, obecnie mamy 25 członków. Liczymy sobie ponad 60 lat. Każdy, kto jest zainteresowany fotografowaniem i jakby współnależeniem do jakiegoś stowarzyszenia, to może się do nas zapisać. Wszystkie warunki, jakie należy spełnić, to przede wszystkim chęć fotografowania i aparat fotograficzny. Na stronie, może odsyłam do strony internetowej, do naszej strony internetowej TFR, czyli T jak Towarzystwo, F jak Fotograficzne, R jak Radomsko, tfr-osterlof.pl. I tam jest zakładka członkostwo, informacje, w jaki sposób można się przyjąć do naszego towarzystwa. Oczywiście trzeba złożyć portfolio. A wszystkiego będzie się, myślę, można również dowiedzieć podczas zbliżającego się wernisażu, który, przypomnę, w niedzielę o godzinie 16:30 w naszej galerii, a naszym gościem była pani Edyta Smędzik. Dziękuję serdecznie. To teraz wygodnie rozsiadamy się w fotelach, oczywiście kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, a jeżeli informacje o kinie Pasja, to jest z nami Marta Renik. Prosto z rajdu rowerowego, ja tylko przypomnę, który w weekend był. Marta dzielnie pedałowała na rowerze i naprawdę rajd się udał. Tak. A jak kolano? Kolano lepiej. Rajd się udał, naprawdę było to bardzo fajne wydarzenie, bardzo polecamy udział w takich imprezach, bo połączyliśmy i rekreację, i sztukę, bo były i warsztaty plastyczne, warsztaty tworzenia baniek mydlanych. Także naprawdę, naprawdę również w tym miejscu naszym docelowym wiele się działo. Ale teraz szybciutko jedziemy do kina Pasja? Jedziemy do kina Pasja, w którym również bardzo dużo się dzieje, pomimo, że mamy wakacje, my nie odpoczywamy. Dla najmłodszych już w najbliższy weekend na seansach kina przyjaznego sensorycznie i w ramach niedzielnego poranku filmowego Arka Noego Ahoj Przygodo, gdzie spotkamy dwie wyjątkowe myszki, które w tym swoim świecie myszkowym są muzykami. Dowiadują się oni, że Noe buduje
arkę i próbują się na nią dostać. W tym przemyceniu się pomaga im dzielny karaluch, a co się będzie działo na tej arce, proszę Państwa? No wiadomo, w zamkniętych pomieszczeniach rodzą się konflikty, ale myszki postanowią zorganizować konkurs piosenki, więc będzie się działo. Już od dzisiaj jestem fanem dzielnego karalucha. Też przykuło to moją uwagę, dzielny karaluch. No dobrze, a oprócz tych różnych dzielnych stworzeń? Oprócz dzielnych stworzeń zapraszamy trochę starszych, bo dla młodzieży mamy propozycję premierową w naszym kinie Borderlands, czyli tutaj mamy ekranizację na podstawie gry komputerowej i Lilith, łowczyni nagród, wraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, by odnaleźć zaginioną córkę Atlasa. Tworzy zespół składający się ze swoich przyjaciół, by stawić czoła krwiożerczym obcym i pandorskim gangsterom. Ich misja to nie tylko przetrwanie, ale odkrywanie również tajemnic, które mogą zaważyć na losach wszechświata. A możemy powiedzieć coś o tym cyklu? Tak patrzę w nasz informator, że jest cykl w naszym dyskusyjnym klubie filmowym i tam dobre polskie filmy. Wkrótce, 24 sierpnia, Chłopi, ale to jedna z wielu propozycji. Tak, nasz cykl, czyli dyskusyjny klub filmowy, 24 sierpnia Chłopi. Jest to też taka propozycja nasza, bo w tym terminie będzie realizowany projekt u nas w Domu Kultury Sztuka, gdzie będą i warsztaty teatralne, i warsztaty plastyczne dla dzieci. A właśnie w ten weekend 24-25 będzie finał Nie z tej Ziemi. 25 o 10.30 młodzi twórcy zaprezentują swoje dzieła, dokonania. Natomiast 24 będzie seans Chłopi, ten właśnie najnowsza propozycja, czyli ten malowany. Także naprawdę bardzo serdecznie polecamy. Ładnie pani powiedziała, finał Nie z tej Ziemi. Finał Nie z tej Ziemi. Projekt odbywa się w ramach Kultury Interwencje edycja 2024, również w DKF 19 sierpnia. Realizujemy projekt Krótka Historia Polskiego Kina i o godzinie 17 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca przypominamy stare, dobre polskie kino i 19 sierpnia o 17 zapraszamy na rejs. Czyli patataj. Dzieje się. Uprzedzę panią Jolę, zadam pytanie, co dla najmłodszych? Dla najmłodszych jeszcze, skoro mamy wakacje, więc zapraszamy w przyszłym tygodniu o godzinie 10 na bajkowe seanse filmowe. Mamy Między nami żywiołami, czyli spotkamy się z bohaterami i będziemy mieć tutaj wodę i ogień, które jak się okaże nie są przeciwieństwami, wręcz przeciwnie. W ramach kina familijnego przeniesiemy się do Londynu w latach 70. w trakcie punk-rockowej rewolucji, bo na naszym ekranie historia buntowniczych początków jednej z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, czyli Cruelly de Mon. Również w przyszłym tygodniu zapraszamy na seanse filmowe Ucieczki że Zwierzowersum w ramach bajkowych seansów filmowych, ale w ten weekend również jeszcze szansa na zobaczenie Deadpoola i Wolverina oraz w naszym repertuarze znajdzie się film Twister. Będziemy towarzyszyć łowcom burz w środkowej Oklahomie i możemy już zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu, a premiera wyjątkowo w czwartek wieczorem, Obcy Romulus, czyli przeniesiemy się również w kosmos. I pamiętajmy, w niedzielę ten dzielny karaluch na nas czeka. Dobrze. Pani Marto, powiedziała pani, że film na podstawie komiksu, często słyszymy, że film na podstawie książki jest taka dyskusja, czy najpierw powinno się obejrzeć film, czy przeczytać książkę, a tutaj? Ja myślę, że w jakiej kolejności byśmy tego nie zrobili, zawsze warto. I zapraszamy do Kina Pasja. Dobrze, to jeszcze powrócę do początku naszej rozmowy, bo powiedziała pani, zapowiadając to, co w kinie Pasja, że mamy wakacje, my nie odpoczywamy. A wcześniej pani Jola mówi, o, pan dyrektor wrócił z urlopu. Pani Jolu, i co pani o tym sądzi? Ha, ha, ha. My nie odpoczywamy.
No faktycznie, nie odpoczywamy, warsztaty muzyczne, wystawy, warsztaty artystyczne, kino, pasja, wszystko w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Serdecznie Państwa zapraszamy, a za tydzień o godzinie 18 w czwartek premierowo kolejny odcinek programu Kultura ma głos. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well, destiny awaits. Legend has it that there's this massive treasure hidden in some secret vault. And if you go hunting for it, you'd better take any help you can get. Because it's on the weirdest, most dangerous dumpster fire of a world in the universe. God, I hate this planet. What is that smell? Piss wash gully. Ew! Put the window up. I don't want to! Roll the window up! Roll it up! It's pee. It's pee. Why do you think it's called piss wash? How did it get the name? It's in my mouth! Do you know how many people have died looking for this vault? We have something they don't, baby girl. Okay. What? Major issues. Time to make it rain with your body parts. What did I tell you? Minimal explosions. I said no explosions. Mine's bigger. What are you doing? I needed a gun. So you asked for it. There's only one of you in the world, and you're special. Uh-oh. Kill them all. What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. I can. I really can. Actually, it's helping. Are we really waiting for this to finish? Keep looking at me. Do you want my love?